Katarzyna Ciepielewska, witam Państwa. Dziś mieliśmy jeszcze całkiem przyzwoitą pogodę. Jutro początek euro, ale też niestety początek zmian w pogodzie. Właściwie zaczną się już tej nocy, bo do Polski od zachodu wkroczy ten front z deszczem. Jest związany z niżem z nad Wysp Brytyjskich i będzie się starał ugasić nasze sportowe emocje. Najpóźniej deszczowe chmury dotrą na wschód kraju, ale w wielu miejscach od południa będą tworzyć się burzowe chmury i zagrzmi. Ciśnienie nie za wysokie. Jutro w południe 994 hektopaskale. W nocy front na zachodzie maksymalnie na termometrach 24. W poniedziałek niż znajdzie się nad centralną Polską, a to nie wróży nic dobrego. Przed nami opady i burze. Tym razem najmocniej popada na północnym zachodzie kraju. Na szczęście temperatura wciąż przyzwoita. Przed nami więc deszczowy weekend, ale też emocje piłkarskie, których byle deszcz z pewnością nie ugasi. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.